dwie strony. Dorota Kania, witam Państwa ponownie, a my łączymy się z dwiema politycznymi stronami, jak nazwa wskazuje. Pani poseł Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan poseł Zdzisław Wolski, Lewica, dzień dobry. Witam panią redaktor, witam słuchaczy. A ja zaczynam od wydarzenia dzisiejszego. Do portu w Gdyni wpływa koreański sprzęt wojskowy. Duża dostawa, bardzo ważny dzień dla Polski. Czy te zakupy są słuszne? Bo część opozycji kwestionuje te zakupy. Zaczynamy od pana posła Wolskiego od opozycji. No, zakupy jako zakupy są słuszne i to nie ulega wątpliwości. Szczególnie w sytuacji, gdzie, tak jak się szacuje, 250 czołgów T-72, którymi dysponowaliśmy, przekazaliśmy Ukrainie od początku wojny na Ukrainie. Zostało nam tak szacunkowo około 500 czołgów, w tym no, niespełna 250 tych najlepszych, które mamy, czyli Leopardy. Natomiast jeżeli chodzi, tak jak mówiłem, to dobrze, że to wpływa, natomiast zwracam uwagę na inne aspekty, że jednak ostatnie lata zaniedbywaliśmy wzmacnianie sił zbrojnych, szczególnie jeżeli chodzi o zakupy sprzętowe. Po wybuchu wojny zaczęliśmy nerwowo, mówię jako kraj, rząd polski, szukać tego, co jest na rynku. Przypominam, Abramsy, amerykańskie czołgi, mamy też umowę, ale efekty tak naprawdę, bo w tej chwili są tylko szkolenia Polaków jakieś na używanych tych Abramsach, na to poczekamy parę lat. Dostępne były koreańskie czołgi K2, kupiliśmy je prawdopodobnie dużo drożej niż gdyby to było kupowane wcześniej. I też i jest aspekt tak troszeczkę też przez analogię z elektrownią jądrową, gdzie być może będzie też z Koreą realizowana w Polsce. Korea ma żywotny interes. Już zrobiła interes, sprzedając nam ten czołgi, a przy okazji no ona gorączkowo szuka wejścia na rynki europejskie, na rynki natowskie w wypadku zbrojeń. No i to jest dodatkowa wartość dla Korei. Ale żeby nie przedłużać, dobrze, że mamy czołgi, armatohaubice, aczkolwiek już ostatnim zdaniem, docelowo, żeby stworzyć wrażenie bezpieczeństwa w naszym kraju, mówi się o zakupie aż 800 czołgów na przestrzeni wielu lat, ale przypominam, już znaczenie czołgów w nowoczesnej wojnie nie jest tak wielkie jak chociażby w czasie II wojny światowej, ale że chociażby Rosja na początku wojny dysponowała, no różnie się szacuje, 15 tysięcy, może 12 i trochę tysięcy czołgów, no zdatne do użytku, niezdatne, ale wyraźnie ma ponad 10 tysięcy czołgów Rosja. I nawet jeżeli, tak jak ukraińskie władze szacują, co szósty czołg rosyjski został już zniszczony, i tak zostaje olbrzymia ilość czołgów, także szans jakichkolwiek na to, żeby dorównać pod względem ilości czołgów Rosji nie mamy żadnych. Czy rzeczywiście polskie państwo, Ministerstwo Obrony Narodowej wykazało opieszałość, jeżeli chodzi o zakupy, jeżeli chodzi o szkolenie, jeżeli chodzi o jednostki wojskowe? Słyszeliśmy to przed chwilą od pana posła Wolskiego. Pani poseł Lidia Burzyńska. Pani redaktor, panie pośle, drodzy radiosłuchacze, powiem tak. Ja takiej wiedzy, jak pan poseł tutaj przed chwileczką, typowo wojskowej, wymieniając z nazwy wszystkie nazwy czołgów i elementów obrony, może nie znam.
Natomiast, panie pośle, zgodzę się z panem z jedną wypowiedzią, którą pan powiedział: zaniedbywane były siły militarne Polski. Tak, szanowny panie pośle, tylko pan nie zdążył albo umyślnie nie chciał tego powiedzieć, że to właśnie nie rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, a poprzednicy, między innymi Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, ale również i wcześniej SLD, jakoby otwierało granicę wschodnią, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, czyli tutaj na Ukrainę, przesuwając, pamięta pan doskonale, przesuwając albo inaczej, żeby wybrzmieć poprawnie, likwidując wojsko polskie i jednostki, które stacjonowały na naszej wschodniej granicy jako zabezpieczenie. To po pierwsze, szanowny panie, no nie można albo no bardzo trzeba być złośliwym, żeby nie zauważyć czy nie pamiętać, jak została przyjęta właśnie oto przez ten rząd ustawa o obronności ojczyzny, która między innymi zwiększa nakłady na obronność naszego kraju. To po pierwsze. Po drugie, wzmocniona jest liczba wojsk. Przypomina sobie pan, a na pewno przypomina, bo byliśmy razem w polskim parlamencie, jak powoływany chociażby WOT, Wojska Obrony Terytorialnej. Ileż sarkazmu, ileż takich naprawdę bardzo nieludzkich, nieodpowiedzialnych, jeżeli chodzi o geopolitykę, z ust opozycji wybrzmiewało słów. No ja powiem szczerze, że przede wszystkim o bezpieczeństwie kraju, który graniczy, jeżeli chodzi o Polskę, graniczy z terenami, które są bezpośrednio, na których bezpośrednio trwają wojny, składają się co najmniej takie czynniki. To jest po pierwsze siła militarna, której bez wątpienia ten rząd, nie poprzedni, który likwidował, ten rząd ma na celu i między innymi przypłynięcie dzisiaj do Gdyni właśnie tych pierwszych czołgów i haubic daje temu dowód, to po pierwsze. Po drugie, między innymi efektywna gospodarka, którą w takim okresie, w okresie kryzysu wywołanego nie nieudolnością rządu Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle, tylko między innymi po pierwsze COVID, a po drugie latami prowadzona polityka Unii Europejskiej zasilająca, czy inaczej promująca, dająca narzędzie Putinowi do tego, aby uniezależniać albo inaczej uzależniać Europę od swojego gazu, czyli nośników energii, tego elementu, który jest niezbędny do rozwoju, do funkcjonowania gospodarki, ale również i wewnętrzny ład społeczny. To jest istotne, czego nie ma w naszym parlamencie. I doskonale pan o tym wie. Każdą jedną rzecz, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości chce podejmować, podejmuje dla dobra naszej ojczyzny, jest torpedowana, wyśmiewana. A jak wyglądają obrady w Sejmie, to pan poseł właśnie, doskonale... Właśnie do tych obrad chcę nawiązać. W minionym tygodniu byliśmy świadkami gorszących scen w polskim parlamencie, kiedy miała być głosowana uchwała uznania, w sprawie uznania Rosji przez państwo terrorystyczne, a przypomnę, że rezolucja jest po wielkich trudach została przyjęta przez Parlament Europejski. Jest w tej rezolucji mowa o katastrofie smoleńskiej. Inne państwa też przyjęły tego typu uchwały bądź rezolucje. W Polsce to się nie udało. Opozycja wyciągnęła karty. Marszałek Terlecki zapowiada, to był blamasz. Sejm wróci do uchwały, do przeprocedowania uchwały, że Rosja jest państwem terrorystycznym. Katastrofa smoleńska również jest tego dowodem. Czy Lewica zagłosuje tym razem za taką uchwałą? Ja przypomnę, że posłowie Lewicy wyciągnęli kartę do głosowania. Również między innymi. Pani redaktor, to Lewica była inicjatorem właśnie uznania Rosji za kraj wspierający. To dlaczego terroryzm? Nie zagłosowaliście, panie pośle? Z winy personalnie pana Macierewicza,
A przypominam, że dzień wcześniej poseł Braun jako jedyny złożył sprzeciw, sytuacja się, żeby procedować to dzień wcześniej. Ponieważ był sprzeciw, to właśnie ten dzień, o którym mówiliśmy, zaczęliśmy, czy w trakcie tego dnia doszło do odrzucenia sprzeciwu posła Brauna, bodajże tylko on za swoim sprzeciwem głosował, nawet jego koledzy z Konfederacji tego nie poparły. Atmosfera się zrobiła bardzo nerwowa i ta para, Braun, poseł Macierewicz, zrobili tak zwaną wrzutkę. Ale panie pośle, to jest nieuprawnione łączenie Brauna z posłem Macierewiczem, z marszałkiem Macierewiczem. No już naprawdę, bez przesady, łączenie Brauna, który jest prorosyjski, z marszałkiem Sejmu, który seniorem, który mówi o tym, jakim zagrożeniem jest Rosja, to jest naprawdę, to jest absolutnie nieuprawnione. Ja mówię tylko o faktach, pani redaktor. Może to był przypadek, ale fakty są właśnie takie. Działalność dzień wcześniej posła Brauna, a kolejnego dnia posła Macierewicza. Przypominam, że to bardzo dobrze szło. Były spotkania kierownic klubów, sił politycznych wszystkich w Sejmie. Oczywiście różne spory były, ale tylko co do szczegółów. Idea była jednoznaczna dla całego Sejmu, no może właśnie poza posłem Braunem, żeby siłami prawie jednogłośnie, a może i jednogłośnie tą uchwałę przyjąć. Natomiast fobia pana ministra Macierewicza, który jeszcze chciał w ostatniej chwili, w sposób z nikim nieuzgodniony, de facto rozstrzygnąć, że w Smoleńsku doszło do zamachu, uczyniło to głosowanie niemożliwym. I trudno mieć pretensje do samego posła Macierewicza, bo jaki jest to doskonale wiemy. Jego funkcjonowanie opiera się przede wszystkim na tragedii smoleńskiej w ostatnich latach, ale że na to pozwolili koledzy i koleżanki ze Zjednoczonej Prawicy, dla mnie jest niedopuszczalne i w akcie niejako rozpaczy właśnie i Lewica, i inne partie opozycyjne wyciągnęliśmy karty. Prawica nie miała większości na sali sejmowej, żeby tą poprawkę przegłosować i skończyło się, jak się skończyło. Natomiast informuję, to już ostatnie zdanie, że natychmiast Lewica złożyła ponownie projekt uchwały, ten, który nie przeszedł, po to, żeby go wyprocedować i uchwalić, bo to jest nasz wspólny interes. Nasz wspólny w Europie, w świecie wizerunek, żeby tą uchwałę w przyszłym tygodniu przyjąć. I mam nadzieję, że tak będzie. Tylko zapanujcie państwo nad posłem Macierewiczem. Mówienie o tym, że Smoleńsk jest i katastrofa smoleńska jest jakimś driverem politycznym dla marszałka Macierewicza jest wysoce nieuprawnione, panie pośle. No, ja tutaj muszę zareagować. Również jest sporo zdziwienia budzi fakt, że Lewica nie chce wyjaśnienia, co się stało z waszymi przyjaciółmi w Smoleńsku? Dlaczego doszło do tej katastrofy? To jest zupełnie niezrozumiałe. To jest moje zdanie. Teraz oddaję głos pani poseł Lilii Burzyńskiej. Pani poseł Lidia Burzyńska. Proszę bardzo. Wystarczająco długo pan mówił, panie pośle. Bardzo długo, przepraszam, bardzo długo, długi miał pan czas na antenie. Pani poseł Lidia Burzyńska teraz. Szanowni państwo, szanowny panie pośle. Proszę, najpierw odpowiem na pana pierwszy zarzut. Jaki jest pan marszałek Macierewicz? Ano, pan marszałek Macierewicz to jest patriota. Jest to człowiek, któremu zależy na wyjaśnieniu zbrodni. Przepraszam, pani poseł, ja tylko przepraszam, pani poseł, ja teraz przerwę, bo jeżeli mówimy o panu marszałku seniorze Antonim Macierewiczu, to przypomnijmy, mija właśnie rocznica, kiedy w 1991 roku został powołany rząd premiera Jana Olszewskiego, gdzie szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych został właśnie Antoni Macierewicz. Dzisiaj jest rocznica powołania rządu Jana Olszewskiego. Proszę bardzo, pani poseł. I z tej okazji dla pana marszałka Macierewicza wszystkiego najlepszego, bo takich ludzi właśnie naszej ojczyźnie Rzeczpospolitej potrzebuje nasza ojczyzna, szczególnie teraz właśnie w tym okresie.
Panie pośle, pan mówi, że odwołujmy się do faktu. Więc ta sytuacja, która miała w polskim parlamencie, to jest blamaż. To jest po prostu pokazanie, że Parlament Europejski potrafił przyjąć rezolucję, w którym nakazuje Federacji Rosyjskiej zwrot czarnych skrzynek i wraku Tupolewa, natomiast opozycja, państwo również wyciągacie karty. Czyli tak jakbyście z mandatu posła, będąc w pracy, bo to jest nasza praca, po prostu rezygnujecie. Jakie są fakty? Czy pan nie pamięta, że po tragedii smoleńskiej to nie kto inny, tylko właśnie rząd polski ku zdziwieniu innych państw europejskich oddaje śledztwo tej niezwykłej tragedii, w której ginie. Nie było w czasie I wojny światowej, II wojny światowej takiego zdarzenia, takiego nie incydentu, bo to było przemyślane, żeby ginęła cała elita jednego państwa. A tak było między innymi. Zginęło 96 osób na czele z prezydentem świętej pamięci profesorem Lechem Kaczyńskim. To po pierwsze. Oddaliśmy bez żadnego zawahania śledztwo zgodnie z zasadą chicagowską stronie rosyjskiej. Mimo, że panie pośle, powinien pan wiedzieć, albo pan wie, że Polska i Rosja zawarła w 1993 roku umowę, która brzmiała jednoznacznie. Jeżeli dochodzi do katastrofy wojskowej samolotu, wówczas powstaje komisja z obydwu stron. Nie, dla nas było poprawnie. Zresztą widzimy również i teraz, jaka poprawność zarówno po stronie państw zachodnich, Niemiec, jaka poprawność była po 10 roku torpedowana i budowana na nowo siła Rosji. I teraz, szanowni państwo, szanowny panie pośle, fobia. Jaka fobia? To są fakty. My nie możemy pozwolić na to, albo inaczej, myśmy pozwolili za poprzednich czasów, że dzisiaj właściwie nie mamy pewności, nie mamy wraku, nie mamy czarnych skrzynek, nie mamy pewności, że wszystka dokumentacja, wszystkie zdjęcia trafiły do państwa polskiego. Właściwie nie trafiły do nas. Panie pośle, ileż trzeba mieć złej woli? Ileż trzeba mieć braku empatii, miłości, bycia patriotą, żeby właśnie tak się zachować i w eter puścić na świat, Europę, że społeczeństwo, parlament polski nie jest w stanie. Tym bardziej przypominacie sobie państwo nie tak dawno, bo w listopadzie, jeżeli chodzi o 2014 rok, zestrzelenie, czyli 4 lata po tej tragedii, zestrzelenie samolotu malezyjskiego, sąd wydał jednoznacznie holenderski, że to Rosja jest odpowiedzialna za śmierć prawie 300 obywateli. Czy jeszcze mamy więcej argumentów wysuwać, żebyśmy byli jednolitym monolitem, jeżeli chodzi o naszą pozycję, naszych obywateli, naszą historię i naszą pozycję jako państwa? Panie pośle, bądźmy naprawdę ludźmi, którzy zostali wybrani przez społeczeństwo bez względu na to, czy to jest lewica, czy to jest platforma, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość. Są rzeczy, które nie powinny dzielić, a tutaj niestety zostało obnażone po raz kolejny dzielenie ku radości Putina. Chciałam teraz... Opozycja się pani, zachowała po prostu Panie pośle, bo mamy dwie minutki do... Proszę państwa, dwie minuty do końca rozmowy. Ja chciałam zapytać jeszcze o jedną ważną rzecz. Mianowicie marszałek Terlecki zapowiedział, że komisja, która będzie zajmowała się kontraktami i działaniami energetycznymi dotyczącą energetyki w przeszłości, zacznie działać na przełomie stycznia i lutego. I pytanie do pana posła Wolskiego. Czy będziecie państwo popierać tę komisję? Czy będziecie delegować tam swoich członków? Jeszcze decyzji lewica nie podjęła, ale jestem przekonany, że nie poprzemy. To jest komisja, która ma odciągnąć uwagę od tego, co naprawdę ważne, nie tylko historycznie, ile na przyszłość, czy i jakie były wpływy rosyjskie w sprawie słynnej afery podsłuchowej, ale znacznie szersze,
bardzo krótko, tylko przypominam, że pan Panie Paleta, pośle, przepraszam, mówił, musimy, bo muszę kończyć, minutka człowiek, dla pani poseł. Któremu Rosjanie na przykład pani uratowali po, 30 pani milionów. Poseł. I to jest, pani redaktor, drodzy radiosłuchacze, słyszycie, że opozycja, to co jest, co ma wyjaśnić, komisja ta ma wyjaśnić, jak wyglądało właśnie uzależnienie energetyczne między innymi Polski i jak zachowywali się poprzednicy, którzy, panie pośle, funkcjonowanie rządu to nie jest obstryknięcie tu i teraz od tego momentu, tylko na pewne działania, na pewną sytuację, na pewne, że tak powiem, przestrzenie buduje się latami. I dlaczego taki opór, I między innymi, bo pan powiedział, musimy że nie postawić krokę. Proszę państwa, nic nie macie do ukrycia. Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość, Zdzisław Wolski, Lewica, byli państwo moimi gośćmi. Ja tylko na koniec przypomnę, że to właśnie Leszek Miller zablokował gaz norweski. To, co negocjował premier Jerzy Buzek wcześniej. Było to w 2001 roku, ale to właśnie Leszek Miller był tym premierem, który zablokował dostawy norweskiego gazu do Polski. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Dziękuję.